Idea szkoleń jest chyba najprostsza, jaka może być. Czyli mówimy, jeżeli tu pracujesz, powinieneś umieć udzielić pierwszej pomocy. Odwrotnie niż ta zasada, że szef bez butów chodzi. No mamy już dwie bohaterki w Aksie. Dwie dziewczyny, które odważyły się zająć osobą, która straciła przytomność w metrze, a druga to była osoba, która uległa wypadkowi na drodze. Bardzo ważne dla nas jest to, żeby każdy nasz pracownik, a też w ogóle każdy, był w stanie udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia. Szkolenie ma dwa podstawowe cele. Pierwszy jest nauczenie podstaw działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Drugie jest przełamanie oporu i obaw przed podjęciem próby działania. Nie bój się, działaj. Szkolenia prowadzimy od 2 lat. W tej chwili myślę, że przeszkoliliśmy około 600 pracowników. Naszą ambicją jest to, żeby przeszkolony został każdy pracownik Aksa. Żeby to było możliwe, organizujemy szkolenia 2 razy w tygodniu. Przeszłam szkolenie z pierwszej pomocy. Nie wiem ile razy, nie pamiętam, ale myślę, że raz do roku od paru lat je przechodzę. Mamy też stronę internetową maszmoc.pl. Na tej stronie można znaleźć wszystkie filmy dotyczące pierwszej pomocy, takie instruktażowe. Sama brałam udział w szkoleniu, jestem zachwycona, jakby jestem pełna energii do tego, żeby ratować życie i ratować świat. Czuję się silna i mam odwagę do tego, żeby pomóc w takiej sytuacji.